Aniołki i spółka. Drogi pamiętniku, magiczna Miki i DJ Gus, część pierwsza. Nie wiem, co myśleć. Najpierw Siarkus kompletnie mnie ignorował. Napisał, że lubi kogoś innego. A wczoraj wydawał się tym samym chłopakiem, z którym się przyjaźni. Ta personifikacja trwała w nieskończoność. Chodźmy. Siarkusie, w twoich oczach widzę, że wciąż coś do mnie czujesz. Zdawało mi się, że chce mi coś powiedzieć. Chciałbym ci wyznać, co czuję, ale nie mogę. Nie zrobię tego, póki twojej mamie grozi niebezpieczeństwo. Jeśli cię nie zignoruję, skrzywdzą ją. Ty jeszcze w łóżku? Spóźnimy się. Co ci się tak śpieszy? Chcę sobie kimnąć. Sprawdzałeś plan lekcji? Nie. Dzisiaj mamy historię diabelską. Profesor Gnosis ledwo widzi, więc kiedy będzie prowadził swój nudny wykład, ja się zdrzemnę. To ma sens. Pięć godzin historii anielskiej. O czym można mówić tak długo? Profesor będzie nam opowiadała opowieść. Oby była interesująca. To coś więcej. Opowiem wam historię jedynej zasady, którą my, anioły i nasi przeciwnicy, diabły, musimy szanować. Mówi pani o kodeksie? Zgadza się. Skupcie się. Historia kodeksu sięga pradawnych czasów. Nie tak pradawnych jak on. Nareszcie mogę się zdrzemnąć. Ta opowieść zaczyna się od największej wojny wszechczasów. Wojna? Może nie zamknę oczu? Mówiłeś coś, Gaz? Nie. Zaczynajmy. Zaczęło się od wojny tysiąca wieków. Mój szpiego dzwonek. Twoja podopieczna ma kłopoty. Leć do niej. Jedyna lekcja, która wydawała się ciekawa. Zrobię za ciebie notatki. Żartowałem. Kasia potrzebuje pomocy. Leć. Nie ma nic ważniejszego od strzeżenia człowieka. Weź książkę. Może się przydać. Faktycznie, nie znam Kasi za dobrze. Tu są wszystkie informacje. Na czym to skończyłam? Na wojnie tysiąca wieków. Dziękuję, Uri. Zanim zaczniemy, zapytam was, czy dobro może współistnieć ze złem? Nigdy. Czy zło może tolerować dobro? Nigdy. Właśnie. Dlatego wybuchła wojna między aniołami i diabłami. Nie znosili siebie nawzajem. Normalne. Nie mogę patrzeć na tych świętoszków. Zawsze tak było. Diabły przeciwko aniołom. Anioły przeciwko diabłom. Wojna toczyła się przez milenia. Nasze dzielne, diabelskie oddziały stawiały czoło anielskim zastępom.
Nieustraszeni aniołowie odpierali atak wrogów. Każdą armią dowodził generał. Aniołowie, wyrzućmy diabły z tej ziemi. Na rozkaz generał Cassidy. Diabelscy wojownicy, niech zło wypełni wasze rogi. Pozbądźcie się fałszywych aniołów. Niech żyje generał Kubral. Czy to znaczy, że profesor Kubral był dowódcą diabelskich wojsk? Tak. Był naszym najdzielniejszym generałem. Fantastycznie. Na pewno pokonał Cassidy. I tak, i nie. Kubral wygrywał jedną bitwę, a Cassidy następną. I tak, rok po roku, wiek za wiekiem. Nastąpił impas. Jaki pas? Impas. To znaczy, że żadna strona nie była w stanie pokonać drugiej. Macie rację. Ponieważ siły dobra i zła były zajęte walczeniem ze sobą, nikt nie zajmował się problemem ludzi. Dzwonek na przerwę. Jesteście ciekawi, jak zakończyła się ta historia? Jest fascynująca. To najciekawsza lekcja. Dzięki pani. Ładnie pani opowiada. Cieszę się, że wam się podoba. Idźcie rozprostować skrzydła, wrócimy po przerwie. Przed nami dużo opowiadania. Ciekawe, jaki problem ma Kasia. Ja wiem. Ty jesteś jej problemem. Dotarłeś na czas mimo dodatkowego tłuszczu. Jakiego tłuszczu? To wszystko mięśnie. Nie rozśmieszaj mnie. Nie mam czasu na kłótnie, muszę strzec podopiecznej. A ja muszę ją kusić. Śpi. Farciara. Kasiu, wstawaj i pakuj walizkę. Dobrze. Kasiu, pomóż Miłoszowi, zaraz wyjeżdżamy. Tata powiedział, że mi pomożesz. Połóż się. Jej brat też zasnął. Dobra drzemka nie jest zła. Kasiu, jedziemy. Tak, mamo? Mamo? To kim była tamta kobieta? Jej mamą. Kasiu, ty jeszcze w łóżku? Pakujemy walizki. A to kto? Jej tata. Żartujesz? Nikt nie ma dwóch matek i dwóch ojców. Jak zwykle zapóźniony. Nie czytałeś jej książki, co? Oczywiście, że nie. To cała rodzina Kasi. Jej tata i mama rozwiedli się. Tata poślubił mamę numer dwa, a mama tatę numer dwa. Zwolnij, bo kręci mi się w głowie. Ziemscy rodzice rozwodzą się i biorą ślub z innymi. Rodzina się powiększa. Tak jak twój brzuch. Bardzo śmieszne. Ale w czym problem? Zaraz sprawdzę. Co robisz? To chyba wszystko. W drogę. Co oni robią? Jadą na wakacje. Zostawili Kasię i Miłosza. Nie rozumiem. Skoro ani anioły, ani diabły nie mogły wygrać i cały czas walczyły, jak wojna się skończyła? Dobre pytanie. Odpowiem na nie. Strony dobra i zła zrozumiały, że trzeba zakończyć wojnę dopiero, kiedy pojawiła się kometa przeznaczenia. Kometa przeznaczenia? Zgadza się. Ta kometa wędruje po niebie. Kiedy się pojawia, historia wszechświata na zawsze się zmienia.
stała się sygnałem końca wojny. Gdyby wygrały ją diabły, anioły by zniknęły, a ziemia znalazłaby się pod naszymi rządami. Gdyby wygrały anioły, to my byśmy zniknęli, a ziemia stałaby się całkowicie dobra. To straszne. Dobry świat robi mi się niedobrze. Budzi się. W końcu, już południe. Pora na obiad. Miłosz, wstawaj, jest późno. Muszę się pakować, rodzice będą wściekli. Już wyjechali. Nie ma się z czego śmiać. Według ciebie. Miłosz, słyszysz? Niczego nie słyszę. Właśnie, w naszym domu nigdy nie jest tak cicho. Halo? Tata? Ale jak? Tak, rozumiem. Do usłyszenia. To był tata. Mój czy twój? Obaj. Pojechali na lotnisko bez nas. Zorientowali się, kiedy wsiedli do samolotu. Ale wrócą. Jutro, najbliższym samolotem. A co będziemy robić do jutra? Skoro jesteśmy sami, róbmy, co chcemy. Nie, musisz opiekować się bratem. Tak, możecie pakować się w kłopoty. Dosyć, nie pozwolę ci kusić Kasi. Zobaczymy. Czekam przed salą walk. Dom strachu? To nie brzmi dobrze. Po raz pierwszy się z tobą zgadzam. You've always dreamed of as a special friend for whom the moments are growing.